Wizerunek. Bo to mi nie wygląda na taką szybką reakcję. Oho! Wykrakałem. Czyli stamtąd jest gdzieś zamek. No super, pewnie przegrana. Przegrana czy nie przegrana? Zaraz. No niestety. O, to jeszcze jeden! No chyba oszaleliście. Ile ich jest? No jejku, no. Kij z tym. Jak się tu mam rozwinąć? Tu jest jakiś czereśniak mocny. Tu jest jeszcze jeden. I tu jeszcze mi jeden grasuje. No po prostu... Zaraz się widzimy. No cóż, wygląda na to, że jednak będę musiał jeszcze kilka dobrych tur oddawać, a przynajmniej dopóki nie będę miał tych Kirinów, bo to się mija z celem. No i trzeba... Co jest? Czy ja tego nie widziałem? Jezus Maria, ile bym kryształów miał! Ale fail! Widzieliście to? Tam jest baza kryształów! No nie! Ja nie mogę, no! Czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Boże, jaki ja jestem ślepy! Bracie ślepcze! Co ty mówisz? Sturmie! Czemuś ty tego nie widział? Ja nie mogę, ale fail! No nie! Facepalm prawie sobie jebnąć. Patrzcie, ile bym już miał kryształów, a tak to robię wymiany. No nawet na chuja mi teraz ta wymiana. Bo teraz już nawet ani kamulców, ani drewna nie mam. Znaczy coś tam mam, ale tyle co kot napłakał. I to jest najgorsze. Przepraszam, że tak głośno mówię. Ale po prostu jak można było nie widzieć czegoś takiego, no... Koks po prostu, koks. Ciachnąć szybko i zebrać te kryształy. Jak można było takie coś przegapić? Czy ja tego nie widziałem? No nie, na pewno nie widziałem, ale jak można... Nie wiem, nie wiem. Czy te góry jakoś tak zakrywały, czy co? Nie wiem. Siła wyższa chyba, jakieś pole siłowe niewidzialne, no ale... No dobra, trudno się mówi. Okej, nawet jakieś tam straty były, więc... Ale dobra, już mamy ten budynek. Prawie żaden, tu jeszcze sobie chapniemy, coś expa nabijemy. Okej. Swoją drogą, czy ja nie mam czasem... Pewnie mam zdolność do przydzielenia. Oczywiście, że mam! A czemu jej nie wykorzystałem? Tego nie wiem. Magia. Magia wody, już wszystko mamy, tak? To raczej zostawimy. A, posiłki są, taktyka. Trzeba to sobie walnąć, bo wygląda na to, że będę musiał zamki atakować i naprawdę przyda się to. Dobra, nie będę używał ruchu. Po prostu się przeteleportujemy. I do końca tego dnia trzeba już zrobić tę wymianę całą. Przynajmniej jednostek podstawowych, a Kirinów mam tyle, że wystarczy na wyszkolenie. Albo trzeba będzie wymiany zrobić surowców. Na kryształy! Rzecz jasna! Yeah! Dobra. No to teleportation to bazation. Pyk! Oj. Dobra. Spoko, spoko. Dobra. I teraz tak, po kolei. Tu jeszcze tego. Okej, mamy już. I tutaj trzeba będzie dwóch. No to to... Spieprzaj mi z tymi... skrótami. Nie chcę tego. No, zjedź niżej. Kapkę niżej. Dobra. No i pyk. No i zaraz tam walniemy jeszcze raz. I czekamy już do końca tygodnia. Zrobimy jeszcze wymianę na kryształy. Chociaż wątpię, żebym Kirinów wyszkolił. Bo tam jeszcze chyba Kenseiów, z tego co pamiętam. Zrobimy tyle, ile się da. Oho. Już znowu jest na wysokim. Albo nie, wcześniej była na bardzo wysokim. Przepraszam. O, tu jest kolejny. I tu też. Dobra, wilki niech się tam napieprzają. Ale jak to możliwe, żeby demony były aż tak potężne? Tego ja nie wiem. Nawet jeszcze te babki mam do zrobienia. Dobra.
Tyle, co robimy w tym tygodniu, jeżeli chodzi o budynki, trzeba to wszystko wyszkolić. Chociaż wątpię, żebym wszystko wyszkolił, bo Kiriny wymagają kryształy. A cierpię na niedobór kryształów, bo dopiero teraz co zauważyłem kopalnię. Mój błąd, niestety. Tak to już czasami bywa. I się demony nawalają z wilkami. A ta nawet nie widziała drewna. Albo się po prostu nudzi demonom. I takie rzeczy wyprawiają. No prawie żaden. No czym oni chcą w ogóle atakować? Dobrze, że chociaż tyle złota mam. To jeszcze jakoś... Wynocha mi z tym. Tu chcę widzieć. Dobra, tu jest tak. Aha, tu chcesz kryształy. Dobra. Olać to. Czekamy. I robimy wojo. Ile zrobimy? No to zobaczymy. Tylko najgorsze jest to, że nie widzę wojska, które jest na północy, bo mógłbym przy okazji przeanalizować, czy w ogóle coś idzie na mnie, bo tutaj widzę, no nie? Jest bohater i mogę stwierdzić, czy się w ogóle opłaca, czy się nie opłaca, a ja tam u góry na północy po lewej widzę bohatera dopiero jak jest jego tura, bo wtedy mnie zaatakuje. O, czyżby jakieś... Ej, tak go złapię. No i pyk, dobra, oj, i tak wszystkiego nie wyszkolimy. Ale to, co potrzebne, to będzie. Oczywiście kenseiów, o. Jak zwykle brak. Może kiriny walne? Ile ich walne? Ze dwa? Trzy. A tu ich będę mieć 10, dobra. Patrzcie, ile tu już mi się tego woja nazbierało. No nie ma po prostu bata. Prawie żaden. Dość niski, znowu dość niski. A tutaj? Prawie żaden, prawie żaden. Gdzieś tam jest ta baba. No cóż, trzeba w końcu atakować. No ileż można? A, nie tak. A, teraz to już spierdzieliłem. Już ruch się zmarnował. Chodziło mi o to, żeby zrobić teleportację. Jak na razie narzekam na brak surowców, niestety. Oho. A mnie zastanawia, dlaczego w ogóle ludzie, czyli ci wilki, atakują demony, skoro nie mają za bardzo wojska. Czy nie lepiej po prostu siedzieć i potem zaatakować? No jest dość niski. Trzymajmy kciuki, aby się udało. O, tu jeszcze jest zamek, to możemy wstąpić. I sobie coś wyszkolić. I raczej tylko kenseiów. Niestety. O, o, o. Jakieś teleportacje widzę. Teraz tutaj. O, ha! Oj, 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 nie tak chciałem. Tutaj jest tak. Tutaj mogę tylko kenseiów. No to nie szkodzi. Wybaczam. Trzymajmy kciuki, czy się to uda tym razem, bo... Te komputery wszystkie jakoś tak dziwnie strasznie to robią. To nie jest tak jak w tych Heroesach. Trójce i piątce, że trzeba było troszeczkę pomyśleć i już się udawało, a tutaj to... Tutaj jest tak, że zrobimy coś źle i od razu przeciwnik ma taką masę jednostek. Oho. Okej, dobra. Zobaczymy, czy jeszcze jakieś teleportacje mi tu zrobicie. A może trzeba demony ominąć i zaatakować wilki? Skoro takimi małymi oddziałami atakują, będę mieć zamki, a w tych zamkach zrobię wojska więcej i wtedy może być szansa. Albo po prostu osłabić przeciwnika. A, co ja tu snuję jakieś przypuszczenia, po prostu trzeba to zdobyć. Oj, ruchu brak. Teraz zero teleportacji, proszę. Dość niski, prawie żaden. Dobra. O,
Okej. Co on teraz, co ona teraz robi? A to jest ten gostek. Gdzie on idzie? On mi dojdzie tu. Dobra, atak. Mam nadzieję, że to nie jest w zamku, bo tam wojska były ludzi. Okej, dobra, jest zwycięstwo. Bo walka była poza zamkiem. Okej, dobra. No i jeszcze raz atak, oczywiście. Rzecz jasna. I dzięki temu w końcu mamy już zamczysko. No, okej. No i dobra, wchodzimy. Musi się wczytać. O, jak pięknie. Jakieś ptaki fruwają, chociaż to nie wygląda na fruwanie, tylko takie skoki. I teraz przenosimy się tutaj, żeby nie dopuścić do podboju. Teraz będzie zastanawiające, czy iść na demony, czy iść na wilki. Raczej bym powiedział, że lepiej na demony, bo one są tu większym zagrożeniem, a wilki to zawsze można później. Okej. Tu się wracają, bardzo dobrze. Aha, czyli teraz będę musiał takie fikumiku robić, aby demon nie podbił moich zamków. Zastanawiam się, chyba nie dojdziesz, więc nie zrobię teraz teleportacji, żeby cię nie kusić do odwrotu. A tymczasem przebudowywujemy zamek i zaobserwujmy transformację. Go, go, Power Ranger. Wiem, to jest kiepski żart. Transformacja. Pięknie. Mamy wodospad Niagara. Będzie wodopój dla naszych wodniaków. A w ogóle, jakie tam jednostki, jak już przebudowałem? Chyba wszystko jest. No pięknie rozbudowane. Nie ma co narzekać. No to mamy jeszcze większą produkcję. Nie tylko złota, ale i jednostek. Co najważniejsze, Kirinów, które są jeszcze ulepszone. Z tego wynika, że ten zamek jest jeszcze lepiej rozbudowany niż stolica. O, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tylko teraz, żebyś mi nie uciekł. Bo to będzie złe. No. O, wiem już, co spieprzyłem. Chyba, że... A, no właśnie. Spierdoliłem to. Równo. Trzeba będzie tego gostka wyszkolić. O, właśnie tego na przykład. I teraz zrobimy tu wszystkie wojska i on będzie musiał bronić. To jest jedyne rozwiązanie teraz, bo spieprzyłem to. Myślałem, że się przeniosę tam, gdzie będę chciał, ale niestety gra jest wredna i nie pozwoli mi przenieść się tam, gdzie ja chcę. Dobra. Swoją drogą, jak wygląda sytuacja? Dość niski, to względem tej baby. Natomiast tu jest bardzo wysoki, ale oni i tak bronią bazy. Fortyfikacja trzeci poziom. Czyli to nawet nie jest zamek z kapitolem. No dobra, oddajmy tury. Zapewne on się wróci. Co najważniejsze, mamy już zamek. Jeden. A demony mają jeden mniej. I to jest już jakaś różnica. I teraz pasowałoby jeszcze w każdym zamku portal wybudować. Zwłaszcza w tych kaszankowych. Ha. Jakkolwiek to zabrzmiało. Ale nie mam już kryształów. Dobra, poczekamy. Teraz sobie tak zrobimy, że polecimy tu, tylko żeby teraz się tak nie okazało. No co jest, nie przeniesiesz się? Już taka wredna gra jest. Gro, dlaczego mi to robisz? Dobra, i ten idzie tu. Robimy wymianę. Pyk, pyk. O, co ty takie wredne wracanie jednostek mi tu robisz?
No wracaj mi tu do Iriny. Nie pyskuj, tylko tańcz. Pyk. No, nie wszystko. Niestety. I teraz zastanawiająca myśl. Co robić dalej? No tu jest tak, poważny i tu jest niski, poważny. Czy ten poważny sprawi, że... No cóż, można spróbować. A, zablokowałeś? Przejście dla Iriny? Jak śmiesz! Wstydź się, wodniaku. Dla swojej królowej? A teraz, żeby mi tam znowu nie poleciał na lewo, bo... To będzie chamskie. Chociaż znając życie, tak będzie. No, tak, wróć się w lewo. Obyś nie zdążył. Bo jak zdążysz, to będę zły. Chociaż nie wyglądasz na takiego, żebyś miał logistykę na wysokim poziomie. O, gdzie ja się przeniosłem? Okej, dobra, niechże będzie. Przy okazji sobie jeszcze co nieco wyszkolę. Chociaż to i tak już jest niewiele. A Kirinów nadal dużo. I nadal nie mogę ich wyszkolić. Co jest? Jak to rzucił zaklęcie? Nie było żadnego zaklęcia, nie liczy się. No, no zobaczymy, co teraz zrobisz. Znaczy, to co zrobisz jest pewne na... O, jednak nie, myślałem, że polecisz tu. No to skoro ty takie fikumiku robisz, to ja się teraz muszę postarać cię złapać. Nie lubię, jak przeciwnik robi takie wygibusy, przez które muszę się zastanowić nad ruchem. Jest, udało się. Zawsze to dobrze, że oni rozdzielają swoje wojska i przez to trochę cała armia tych kluczowych przeciwników jest nieco słabsza. Okej, mamy jeszcze mistrz oblężeń poziomu drugiego i możemy ciachać na zamek. Nie będzie już taka wielka strata. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przy okazji jeszcze weźmiemy sobie flagę, żeby morale, szczęście i ruch był większy. A czy mi się to uda? Ja mam nadzieję, że tak. Wy też chyba macie taką nadzieję, chyba że każdy trzyma kciuki. Ach, niech sobie jeszcze pogra w tego Heroesa. Co on tak chce szybko skończyć tego Heroesa? Czyżbyś miał dość, sturmie Heroesa? Mam dość! Nie no, żartuję. No, po części tak, ale... Jak się nagrywa ponad półtora roku, to się wie. No, co niektórzy wiedzą, na przykład zupa. Okej, dobra. Silniejszy jest na zewnątrz, to jest duży plus. Chyba, że przenieśli swoje wojska nieco. Okej. O kurna, no. Wysoki, no dobra, zastanowię się. Jak nie, to wczytamy. Trzymajmy kciuki, niech się to uda. W końcu mam mistrz oblężeń poziomu drugiego. Mury powinny szybko upadać. Ale wynik jest chyba znany wam wszystkim. Czy może będzie zaskoczenie? Niestety. Ileż mu tam zostało tego wojska? Mało mrowie. No to wczytujemy i zaraz się widzimy i trzeba będzie jeszcze Kirinów trochę dorobić. Więc zaraz... Pyk!